proszę Państwa, takie ABC Hegla. Nie wiem, ja tak miało być przystępnie poza światem akademickim, a nie wiem, tu dużo filozofów, nie wiem, ale takie ABC może z Hegla, prawda? No więc tak, jak się otwiera książkę Hegla, jakikolwiek tekst, no to jest jeden termin, który po prostu jest na każdej kartce. Nie jest to panlogizm, ja nigdy w życiu nie przeczytałam terminu panlogizmu Hegla, ale jak się otwiera Hegla, to jest na każdej kartce duch. No i teraz usuwamy kontekst akademicki, usuwamy kontekst heglowski, tak, czy nie ma tego wszystkiego, i ja do Państwa mówię duch. No to co? Znaczy to jest termin, który właśnie symbolizuje całą trudność Hegla. Znaczy jak powiemy komuś spoza środowiska akademickiego duch, no to co, białe prześcieradło, nie wiem, jakiś spirytualizm, nie wiem, co sobie ktoś może pomyśleć, ja. Prawda? My oczywiście używamy słowa duch, tam upadek ducha, wzlot ducha, duch demokracji. To nie jest tak, że to pojęcie nie funkcjonuje w ogóle, prawda? Ale pokazuje pewną archaiczność, anachroniczność filozofii heglowskiej, bo może jakby powiedział dusza na przykład, ale nie powiedział dusza, powiedział Seele, prawda? No to nie chciał powiedzieć dusza, bo chciał powiedzieć duch. Niemcy mają Geisteswissenschaften, czyli nauki humanistyczne. Mają na przykład termin Geistesbildung, kształcenie umysłu, czyli oni mają inny stosunek. Dla nich to jest dosyć naturalne to słowo. Dla nas jest to słowo nienaturalne, prawda? On w ogóle uważa, że jest to pojęcie najwznioślejsze, najbardziej charakterystyczne czasów nowożytnych, najbardziej charakterystyczne dla religii chrześcijańskiej, nie ma wspanialszego terminu i tak dalej. Właściwie można powiedzieć, że to jest filozofia ducha. My mamy tylko duchowość. Myślę, że to słowo duch powinno się nam przede wszystkim kojarzyć z duchowością, tak. To jest, myślę, że... Królestwo ducha. Królestwo ducha, tak. To są to zbyt religijne. Hegel jest dosyć religijnym myślicielem. Bardziej religijny to święty duch. A tak. Duch Święty, tak, Duch Święty, tak. Dobre skojarzenie, dobre. Królestwo Ducha, dobre. Tak, ale bardziej religijnie a czytać, Ducha, tak. To nie tylko religia, ale też inne możliwości. Tak. No więc jak ktoś czyta tego Hegla, to musi, po prostu chcesz rozumieć Hegla, no musisz zrozumieć terminologię, której on używa, no bo ty nic nie zrozumiesz, prawda? No i trzeba się zastanowić, co to jest ten duch, więc oczywiście można najlepiej powiedzieć, że czym nie jest duch, bo to jest najprościej, tak? Nie jest przyrodą. Bo po prostu przyroda no, nie rozumie, co to jest liberalizm, co to jest konserwatyzm, co to jest postęp, co to jest regres, co to jest państwo. No, to nie ma świata kultury, prawda? Zwierzęta nie mają historii. Podlegają pewnym prawom fizycznym, ale ich nie rozumieją. Tak? Czyli nie ma ducha na terenie przyrody, na terenie natury. Bo nie ma tam podmiotu myślącego, prawda? Czyli to jest ten test lustra, to duch będzie się dobrze pokazywał. Czyli jak my patrzymy do lusterka i się zapytamy, to jest to greckie, człowieku, poznaj samego siebie, tak? Kim ty jesteś? To podstawowe pytanie filozoficzne, samopoznanie. Czy to jest prawda? Więc patrzymy do lusterka i pytamy się, kim jestem, no to widzimy oczywiście swoją cielesność, swoją naturalność, ale my dobrze wiemy, że właśnie nasze ja nie wyczerpuje się tym, w ręce czy w nodze, prawda, właśnie czujemy, że nie jest, to jest kartezjanizm troszkę, prawda, że jest coś takiego jak myśl, znaczy myśl, odniesiona do siebie myśl rozpoznaje siebie, tak, to jest właśnie duch, tak, czyli duch to będzie samoświadomość, samowiedza, samoodniesienie, to będzie podmiot, który pojmuje sam siebie, to będzie duch, prawda, to będzie świadomy świadek swojego życia, ktoś, kto siebie obserwuje, prawda, To będzie ta rdzeń podmiotu, istota człowieczeństwa. No nie wiem, jak to dobrze jeszcze określić, tak? Na przykład on mówi, że człowiek jako taki. No, to jest duch. Sprawa polega po prostu na tym, że człowiek jest jednocześnie skończoną istotą, bo ma cielesność, jest częścią natury, jesteśmy przecież częściowo zwierzętami, czyli człowiek jest. Przynależy do świata naturalnego, ale jednocześnie jest nieskończonym duchem. Jest myślą, która rozumie siebie, a myślenie jest istoty swojej nieskończone. Czyli ta skończona istota ma w sobie coś nieskończonego. Jak ktoś chce, to może sobie myśleć to Platonem i słynnym tym Erosem, prawda, który jest dziecięciem biedy i bogactwa.
czyli porosa i penni. Czyli człowiek ma w sobie biedę, czyli jest dzieckiem, jest biednym i nieszczęśliwy, prawda, słaby, chorowity, umiera, ale z drugiej strony ma w sobie coś boskiego, nieskończonego, doskonałego, ma w sobie ten pierwiastek niezwykły, to jest właśnie ta nasza ludzka duchowość, która no, przekracza właśnie ramy skończoności, prawda? I duch będzie zawsze niezadowolony z tego, co tworzy. Człowiek jest zawsze niezadowolony z tego, co tworzy, ponieważ świadomość ma nieskończoną, myślenie jest nieskończone. Czyli duch nigdy nie jest zadowolony ze swoich kreacji. Ciągle się chce rozwijać i ciągle człowiek chce transcendować i przekraczać sam siebie, bo ma w sobie taką boskość, bo ma w sobie taką zdolność przekraczania swoich własnych granic, swoich własnych ograniczeń. To jest właśnie myślenie, to jest właśnie ta esencja i podstawowa sprawa filozofii.